w połowie czerwca, prawdę mówiąc, przeprowadziła ankietę, sondaż albo inaczej prawybory, na kogo zagłosowałbyś w wyborach na burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. I wyborcy, potencjalni wyborcy, mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej oraz wiosek, które należą do gminy Dąbrowa Tarnowska, mieli taki wybór. Krzysztof Adamiec, przedsiębiorca KNP, Marek Ciesielczyk, redaktor naczelny, prawdę mówiąc, oburzeni, Krzysztof Kaczmarski, prezes spółdzielni mieszkaniowej Niezależni, Robert Kądzielawa, przedsiębiorca PiS, Wiesław Krajewski, przedsiębiorca radny PiS, Tadeusz Kwiatkowski, obecny starosta PSL, Marek Minorczyk, obecny wiceburmistrz PO, Robert Pantera, obecny wicestarosta PPPD, Stanisław Początek, obecny burmistrz wspólnota samorządowa. I na terenie miasta, przede wszystkim w okolicach sklepów, a także na terenie wiosek, głównie w niedzielę przed kościołami, zrobiliśmy ten sondaż. Urny zostały otwarte. Między 18 a 22 czerwca przeprowadziliśmy sondę nie tylko na terenie Dąbrowy Tarnowskiej, ale także wiosek, które wchodzą w skład gminy Dąbrowa Tarnowska. W sondzie wzięło udział 486 osób, czyli prawie 500. Jest to próba, która czyni naszą sondę wiarygodną. Po przeliczeniu głosów opublikujemy wyniki w najnowszym lipcowym numerze Prawdę Mówiąc, który będzie można nabyć w kioskach, w sklepach już na początku lipca. Dowiemy się wówczas, kto najprawdopodobniej zostanie burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej w wyniku wyborów 16 listopada tego roku.